jest naprawdę z gwiazdką, bo para krośnieńska jest niezwykle mocna. Ostatni wyścig w wielkim stylu wygrany przez Lebediewa, niepokonany do tej chwili Milik, ale to jest tylko dłużej, tylko żużel, tu wszystko się może wydarzyć. Zobaczmy, 15 wyścig już przed nami. Iversen, Lebediew, Nowak i Milik tak są ustawieni i uwaga, ostatni akord, czas zacząć. Fantastycznie ruszył Iversen. Iversen coś, ale zablokował swojego kolegę. No i pogubili się w tym wszystkim, ale teraz coś niesamowitego atakuje w kasku białym Marcin Nowak. Marcin Nowak przechodzi na drugą pozycję, jeszcze tylko jedno miejsce, ale nie. Odzyskuje już Vaclav Milik. Niesamowita walka. Zamknęli teraz Nowaka, natomiast Iversen na prowadzeniu, a tam jeszcze Lebediew się napędza. Jens Christian Iversen swoją robotę wykonuje dobrze. Teraz co prawda Lebediew już do niego ruszył. Natomiast Łodzianom brakuje jeszcze Marcina Nowaka, który był przez chwilę na trzecim miejscu. Lebediew teraz i odpowiedź Iversena. Coś nieprawdopodobnego. Kończy się trzecie okrążenie, gdzie jest Marcin Nowak. Łódcy kibice chcieliby go gdzieś tam oczyma wyobrazić, przenieść na tą drugą pozycję. A tam jeszcze ambicjonalna walka Lebediewa właśnie z Iversenem, ale Iversen nie daje za wygraną. Duńczyk broni pierwszej pozycji, Lebediew na miejscu drugim, ale to ostatnia prosta i to za mało. Jeszcze defekt motocykla Marcina Nowaka. I proszę Państwa, w Krośnie zaczyna się wielka feta. Przegrali w Łodzi 8 punktami, dzisiaj wygrali 10. I Wilki Krosno mają ten wymarzony awans.